Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light, odcinku numer 9. Tym razem wyjątkowo z Wojtkiem będziemy tłuc się z zombiakami i razem z nimi sobie tutaj grać, pogrywać i ich niszczyć. Także zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i dacie suba Wojtkowi, bo ja już nie chcę. Bawcie się dobrze, będzie słodko, fajnie i przyjemnie. Także lecimy! Więc tak, jesteśmy na pociągu, musimy was niestety bardzo, bardzo przeprosić za sytuację, która miała miejsce. Program GeForce Experience postanowił nie nagrać mi. Cześć, okula. Właśnie, przywitaj się! Cześć! Oplułem go. Postanowił nie nagrać odcinka i od czasu upadku wieży, którą widzieliście w poprzednim odcinku u Wojtka, zginął nasz przyjaciel Rais. Bo go zagryźli, musieliśmy skręcić mu kark, a tymczasem idziemy po chyba antyzynę czy po coś do siedziby tamtego złego ziomeczka, którego pewnie pamiętacie, albo i nie. No co, Wojtek? Rushby? Rush. Ej, chodź sobie za wodę zrobimy, kto zabije więcej tych stąd? Stąd? Stąd, tu na dole? No. Okej. Okay. Płońcie! W imię Innosa! Ja mołotowym czterech położyłem. Sorry, ja cię pizłem, Wojtek. Wzrost poziomu zwinności. Ale jestem zwinny byk. Ej, podpaliłem się od niej. O, zostaw mnie! Wojtek, feministka, Wojtek! Zabiłem dwóch naraz. A ja w sumie, ja już się nie bawię w sumie. Jasne, bo przegrywasz. Nie, bo tu feministki na mnie skakują, no. Jeszcze się palą. Dobra, idziemy, Wojtek. Okej, tu musimy chyba znaleźć wejście, nie? Do tego miejsca takiego. To było chyba nie tutaj? Właśnie, bo myśmy już do tego oczywiście weszli. Byliśmy na dachu budynku, kiedy wszystko się skończyło. A to jakby... nawet dobrze, że to tak się... Tak, czyli w sumie dużo zobaczycie. To było tutaj, gdzie jestem ja, zobacz. Przynajmniej nie zobaczycie, nie widzieliście śmierci... tego syka młodego. No i tego, jak Wojtek spadł z wieżowca, też nie widzieliście. Dobra, sprzedany! Nie było łatwo, ale dobra, nic. To ty szukałeś tu wejścia. Wchodzę. Nieprawda, ja początku widziałem, że on tu jest. Gdzie jest to wejście? No tutaj, ale gdzie? O! Ur! Czekaj, mamy. Aha, to tędy było, ale tak. Wykończyliśmy wszystko. Faktycznie, myśmy tu już byli. Strzelają, Wojtek! Biegnij, jakbyś był asasinem. Jestem. Nie jesteś, oszukujesz. Prawda. O, tu! Myślałem, że mnie zablokujesz. Dobra, nieważne. Ciek, piek, mali... Co to za światełko? What the fuck, say? Tylko... Tylko nie strzelaj do tych żołnierzy, bo oni potem nas tym będą gwałcić. Delikatnie nie mówiąc. Strzelać, ty zawsze do nich strzelasz. Aha, to ja mam trzy kule tylko. Ja olałem chyba. Aha, bo ja tu tych musiałem zabić, uważaj. Masz shurikena? Właśnie ciężko. Mam petardy. Mam 19. Petardy i mołotow mam. Są tam. Wiesz co? A ja spróbuję ich mołotowem rzucić. Dobra, spalone. Ja idę w klucz nastawny albo w rurkę. Czekaj, 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 czekaj. Ha! Ale go zdzieliłem! Leżeć! Gleba, mówiłem do ciebie! Wojtek to chyba kibic Legii. Nie wiem. Dobra, bo mam problem. Mają gwiazdki do rzucania. Masz problem? Tak, nie. Lecę, Wojtek, interwencja, i jo! Skurdy syny. Ale dostał. Ty! On jest nieśmiertelny! Uciekaj! Sorry, Wojtek! Jesteś w stanie kiepski. Ja jeszcze kiepszym. No co za typek ty! Ja do niego strzelam, a on biegnie dalej. Wojtek, zginęliśmy, wiesz, sytuacja jest dość krępująca. Dość, a wcześniej na to dobrze było. Ale akurat się nie nagrał. Tak. Dobra, spacja, by kontynuować. Wszystkie pociski na niego wystrzelałem, nie trafiłem go ani razu. A przepraszam, że cię spaliłem mołotowem, to jakby nie było zamierzone. Tak, tak wiem. Omidzi, my musimy znowu taki kawałek zrobić, ty zobacz. I ja oczywiście nie mam amunicji już. Ale mamy te kulki do rzucania, więc może być łatwiej.
Gdzie my jesteśmy? Jeszcze daleko od nich. O nie. Dobra, to się szybko dojdzie, ja tu jestem. Już ja miałem rekord prędkości w podstawówce. Mówili na mnie Usain Bolt. Tak. Autentycznie, ja bym cię nie skłamał. Tak. W życiu, ja mnie oszukuję. Tak było, nie kłamy. O, tu była interwencja policji, chyba pączki rozdawali. Ja znowuż w jakiejś strefie bezpiecznej jestem. Przy ciebie gnij. Ocaleniec zginął. Aha, myślałem, że to ty. A to jakiś ziomeczek tam sobie padł. Janek Wiśniewski leży. Ja jestem ocaleńcem. No w jakimś sensie na pewno. To pluje. Wojtek to jest ten strzelający, który był w poprzednim odcinku, który się nie nagrał. Ten co pluje, aha, ten co pluje gilami. Wojtek, te gile parzą. To piękne, piękne. Ty się nie musisz, ja sobie poradziłem. Zawsze, on zawsze się zlewa. Widzicie? I tak to jest. Ej, feministka znowu za nami. No i to bardzo swoje. Dzięki, tak ratujesz kolegę, tak? Biegnę do ciebie. Jak tu się spina? Już poradziłem, no to jak? Mam ci pomóc, czy nie, bo już zgubiałem, wiesz? No, one tu wejdą? Nie powinny. Ale sieka. Nie, dobra, aż tak się one nie wspinają, na szczęście całe. Ja już dostaję zadyszki. Trzeba było tyle palić? Przepraszam. Czekam na ciebie spokojnie. A nie, to... Wiesz co, ja odwrócę ich uwagę petardami, tych ziomeczków, które nam tam, nas tam goniły. Feministkę. Ale feministka, feministka, ej, feministka to jest fajna nazwa, nie? Nie, to jest dobre. Wojtek, on na mnie patrzy, ale chyba mnie nie widzi. A widzi! Trochę jest brawo. Problem. Nie no, jestem w szoku. Wojtek, tam jest ich dwóch! Gdzie oni tu wchodzą? Nie wiem, biegnij przed siebie. Nieważne, kto tam się nie interesuj. O kociej mordy dostaniesz. Wojtek, biegnij. Jak ja nie lubię tak... To jest głupie hasło. No wiem, ale jakoś mi pasowało. Padłem. Co? Ale tylko na pięterko. Skoczyłem na pięterko na browarka. To od razu naprawdę przypomina ten Mirror Edge. No, tu jest to trochę podobne. Gleba! Ziomeczek dostał 3 shurikeny i żyje! Dawaj, kopiemy go, niech spadnie, elo. Papa! Wojtek? Dobra, w sumie nie żyje. Chce się on. Tu jeszcze było, jest jeszcze jeden, zobacz, czekaj, spalimy go, co? W końcu coś mocnego. O to, żem rzucił. Jesteś geniusz. No to za lekkie było. Dobra, offensive rush, dajemy go, co? Dobra, dawaj. Czekaj, dobra, będziemy przeszukiwać później, nie teraz. O, tam jest. Widzę go za budynkiem. Dobra, ja odwrócam uwagę, a ty kopiesz. 3, 4, już! Skopacz go i zataras! Zataras! Wow! On bije cały czas. Bandażuję. Szybki jesteś. Dawaj, gnoja, to kibic Legii! Lej fajansa. Wojtek, stop, on nie żyje. Nie widzę. A i głowę mu zepsułem. Uja. Tak nie miało być. On ma kij baseballowy, czekaj, ja to muszę mieć. O nie no. Gadaj sobie, co chcesz, ja muszę mieć kij. Wiem, ja mam młotek. Okej. To weź. No młotka nigdy nie miałem, o co ci chodzi? Czekaj, jak to zrobić? Stwórz, rozmontuj. Tak, rozmontuj mi to. Gazrurkę też mi rozmontuj. I weź mi nóż komandowski. Dobra. I tą... Tego baseballa dajesz mi to. Cyk, malinka. Ej, nie mam baseballa. Młotek dekarski w sumie też może być. Ech. No dobra, nie mogę modyfikacji robić. Wojtek, mam młotek! Możemy się bawić. Busialala. Ej, dobra, może nie wchodźmy tam, tylko przeszukajmy cały teren tego budynku, co? Bo tam no, może być... Tak, wiesz, bo może być dużo fajnych rzeczy tam. Drzwi zamknęli. Nie da się ich wyważyć.
tu jakoś super dużo rzeczy nie ma, tylko były chyba w tych drzwiach, gdzieśmy tam wcześniej weszli. Bo wiesz co, bo możemy już to po prostu, to co było fajniejsze, to już... Oni zabrali. Aerozol znalazłem i kawę, chodź sobie coś weźmiesz, bo to pewnie byliśmy coś innego. O, to jest fajne. A tu są trzy skrzynie w ogóle. Znowu kawa i znowu ostrze. Tego nie otworzymy, jest kolejna skrzynka, wytrych, bardzo fajnie. Ty, tu jest ta, posążek. Posążek z... Ostatnio wziąłem. No, i tu masz trzy skrzynie, przeszukaj sobie je. Ja już wszystko, ja już tu mam wyczyszczone wszystko. Aha, czyli to tylko ja nie miałem, dobra. Nie wiem dlaczego, ale już... No bo pewnie, wiesz, przed zapisem się te rzeczy usunęły. Jest coś jeszcze do przeszukania tutaj, czy nie? Patrzę, ale... A tu mam skrzynki, ale to jest otwarte. Patrzę, nie widzę, więc chyba nie. A tutaj chodź jeszcze, bo to są dwie skrzynie. Ale są puste, przynajmniej u mnie. Nieważne, dobra. Idziemy, bo zwolniliśmy akcję. Nie! Wojtek, jest temat. To jest. Spadło mi się. Jak spadło ci się? No bo tak przeskoczyłem i tak jakoś mnie ściągło w dół. Nie, no już biegnę. Czy wy to słyszycie? Już się spiąłem z powrotem. A co zrobiłem? Spiąłem. A co mam w ręku? Co? Uuuu. A ja też chcę takie rzeczy mieć. No to serum. Jak? Patrz, nie mam tego. Na przykład chcę sobie ulepszyć nóż komandoski. Daję F6, bo jest ulepszenie na F6. Jak mam to zrobić? Mam tylko puste miejsca, nic więcej. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Mam tak. Mam wybierz, ulepsz, stwórz, rozmontuj, upuść. Daję, ulepsz. No nie wiem, powinieneś mieć takie plany. Jak nie masz, to trudno. Nieważne, wchodzimy. Gra musi nabrać tempa, musi się dziać, musi być emocja. Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali jego laboratorium. Właśnie, porwali też doktora Zira, bo tego też nie wiecie. Czyli tego z tej ciężarówki na placu w bezpiecznej strefie. Która już nie jest bezpieczna, tak by the way. Tu Crane. Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, agencie Crane. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Że co? Co jest grane? Co się stało z GRE? Rola globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca. Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi. Może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Okej, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto... Zrozumiano. Szanse na to, że jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego są marne, ale damy ci 48 godzin. Jezu, super. To za mędy społeczne. Pogadaliśmy, nie? Przeszukaj sobie, bo tu jest bardzo dużo fajnych rzeczy, wiesz? Wiem, właśnie tak. Teraz sobie tu jakąś skrzynkę otworzyłem przed chwilą, więc tu można posprawdzać co i jak. Podniosłem jakieś myśliwskie noże do rzucania i nie bardzo wiem jak to rozumieć, w sensie... Bierzesz je i aha, bo to trzeba włożyć do ekwipunku na początku. To ja to wywalę zamiast petard. Nie wiem jak tam wejść. Dobra, już mam. Gdzie wchodzimy teraz, bo się zgubiłem? Aha, jak ty drzwi otworzyłeś? Ja te tak po prostu nacisnąłem, otwórz. Aha, to ja podchodziłem do nich w czasie rozmowy i się nie dało. Patrz co mam, też... zobacz co mam. Masz? Co to masz? Nóż. O, jaki fajny, nie? Skąd ty masz ten nóż? To jest jakiś nóż policyjny. Podniosłem no, go widzicie, któryś. To on za każdym razem ma jakieś po prostu takie... On ma zawsze fajniejsze zabawki. Tak, on ma fajnie, ale ja to za to mam, ja sobie mogę swoje zabawki bardziej rozbudować. No, to jest minus. Taśma klejąca, znowu wytrych, przydadzą się wytrych, jak w Gotiku, nie? Cyk, jak 9. W Falloutie. Nie grałem Fallouta. No to... A to co ty wiesz o życiu? Tu zamknięte. Dobra, idziemy tu. Skopa nie działa. Tu jest winda.
Chyba, że się nie da. Nacisnąłem przycisk. Cholera, tak działają windy. Muszę to rozsunąć. Pomóc ci. Nie, naciskam to i prawie mi to idzie. A, to są sam poradzić. Dobra, patrzcie jaki niszczu. Widziałeś to? To jest siła, to jest moc. To są płatki Cheerios. Ja tam nie skoczę, Wojtek. Dobra, skoczyłem. Udało się. Żyjemy chyba, nie? Ta trzeba windę otworzyć, czy co? Nie, drzwi. A, teraz ty się męcz. Patrzcie go! Mariusz Pudzianowski! Mariusz! Mariusz! Dobrze! No i no, dobrze to zrobił, no. Wiesz czego mi brakuje? Cały czas potrzebowałem więcej amunicji. Bo wtedy się tak trochę pewnie czuję, jak z nimi tu się walczy i bije. Co? Dawaj, pa, ja go biorę. Więc jakaś egzekucja albo coś? Ja sobie wezmę nóż wojskowy. Wojtek, posiekałem go! Wow! Wojtek... Wow! No trochę ogarnij go, bo jak mnie nie uratujesz, to zginę. Nie pozwolę na twoją śmierć. Wojtek, tu jest trzech! Chodź, nie ogarniemy. Czekaj, palą się, palą się. Po prokach. Podnoszę cię, nie! Już tu byłem. No wiem, ale została mi sekunda. No wiem, przepraszam. Musiałem ich spalić, bo tu trzech przyszło nowych. No dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie ty jesteś? Jestem koło ciebie. Myślałem, żeby od nowa do budynku wchodzić. A to luźno. Dobra, ja się muszę wyleczyć, bo zostało mi 50 HP. Aha, nie mam apteczki, no to super po prostu. Zaraz ci dam. Czekaj, apteczka, mogę skręcić sobie, więc spokojnie. To zabędy! Coś zrobił teraz. Kazali mi skoczyć i tam było, że mam coś nacisnąć. Ale w momencie, kiedy już zlatywałem, nie zdążyłem. Czyli spadłeś na dół. Tak. Ale mam jakąś tam, jak ja cenę nacisnę przed upadkiem w dół, ja powiem przeżyć, bo mam jakąś taką funkcję. To nie wiem, nie wiem. Młotek dekarski sobie zostawię, gazrurkę można rozmontować. Trzeba pójść do sklepu, wiesz, po tym odcinku i posprzedawać wszystko, bo ja mam bardzo duże rzeczy. Teraz tak, nóż wojskowy do rzucania mi zostaje. Co tu jeszcze możemy dać? Jest latarka UV, jest gwiazdka do rzucania, jest nóż może wojskowy. Może być bardzo dobrym pomysłem. Tu jest... Znaczy wiesz co, bo mi się skończyły mołotowy już, chyba że mogę jeszcze je skręcić. Poradzisz sobie z nim? Chyba tak. Walczy! Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Wojtek, ja myślę, że on już nie żyje. Nieprawda, stał. Kop go, to jest najskuteczniejsza metoda zabójstwa. I dziękuję bardzo, minus 57 dolarów, dla niego też. Tu 37, ale kasiory tu leży. Wojtek, zostaw lodówkę, gramy teraz. Proszę, zgłodniałem przez to wszystko. Dobra, cyk. Wojtek, tu jest Jimbim! To bierz. Wziąłem, idziemy na dach, chodź. Dobra, poszukaj Zira, czyli dalej go szukamy. Ach, tu jest otwarty, no nie mogliśmy wejść wcześniej. Może się da tu wejść. Nie da się tu wejść, tu też nie. Mam kosę jak w CS-ie, kury. Każą mi zejść, tobie też? Na razie nie mam żadnej. Poszukaj. No ja mam pokazaną strzałkę w dół, że muszę zejść na dół. Nie za bardzo wiem co mam koleś. Zrobić. Gdzie? Tutaj. Gdzie w twoją stronę? A tutaj, dobra, widzę go teraz. Dobra, on jest ten, do mnie jest tyłem ustawiony. Pobierz go. Dostał! Ale oni są ciężcy, kurde. Bo jak ich kopiesz tak z wyskoku, to oni nie giną. Tylko mnie bardziej kurde. No może nie tylko. Ja go wyzerował na szybko. Ja się tam z nim bawię gwiazdkami, kurde. Ej, no pomogłem ci, o co ci chodzi. No bardzo ładnie, no. No i szybko to zakończyłeś, ale ładnie było. Chodź, musimy zejść na dół. Wiem, ty byś chciał jeszcze go tak chwilę się z nim pobawić. No tak jeszcze mówisz, obciąć uszko, skrzywdzić rączkę. Jesteś, przyjacielu.
Wojtek, jeden typ jest tutaj. Przydałby się w tej grze jakiś stary taki atak z ukrycia, coś takiego. To może potem jest. Mam nadzieję. Chodź no tutaj, knujku. Na piętro niżej jest, na pewno. Dobra, padł. Zapraszam. No? I 5 gwiazdek do rzucenia. Bo ja lubię zabijać. Ja lubię krew. Lubię emocje. Wojtek, tu są moje zabawki. Chcesz zobaczyć? Lecę. Będzie głośno za chwilę. Pani co do misia strzelali. Ja ich zaraz strzelę, zobaczysz. Fajną tu mają, powiem ci szczerze. Bazę, nie? Ja bym tu mógł zamieszkać. Ja nie dziwię, że oni tak się dobrze bawili. Zobacz, co tu jest. O nie. Wiecie, co on z tym zrobi? Ja tego użyję na nich, stary, to jest najlepsze. No właśnie, tego się boję. Ej, to jest Zir, to ja to lepiej odłożę jeszcze. Może go nie wybuchaj. Ej, to jest skrzynia chyba? Nie, nie działa. Ta też nie działa, tu też nie działa, nic. Tu nie. Brecken, nie znalazłem Zira. Budynek jest opustoszały. No nie taki opustoszały, no. Tam jest podziemie jeszcze. Może tam będzie. Dobra, idziemy do podziemiu. No dobra, dobra, idziemy. Czekaj, bo się zaciąłem w skrzynce. Ej, tu są skrzynki jeszcze, zobacz, dwie. Są gwoździe. I... aha, kabel. Jest wytrych, spróbuję to otworzyć. Otwórz, otwórz, bo ja... szkoda mi trochę. Aj, no, jestem blisko, czekaj. Masz apteczkę? Poszło! Mamy to. Zaraz zobaczę. Chyba nie mam, wiesz? Bo ja ci dam. Chyba. Aha, jak mi... no, da, ja wszystko chcę. Dam ci jedną apteczkę. Jakie masz bronie, powiedz mi, to dam, mogę ci jedną dać, bo mam właśnie jakiś wzmocniony łom podniosłem. Niebieski kolor on ma. Więc jest na poziomie Notrek. Karabinów, co? Chodź tu. No idę. Przycisnęło cię czy co? A, dzięki. Patrzcie, ja mu mówię, że mu dam apteczkę, a on to zlał po prostu. Myślałem, że siedzisz na kiblu, no. Masz, weź sobie łom, czekaj, upuszczam ci. Może być dobry. W łazience leży. W łazience leży. Nie, tu nie. O! A nie, to wentylator, czy tam wiatrak. Boisz się wentylatoru? W życiu, ja jestem odważnym człowiekiem. Mam teraz iść. Dawaj Wojtek, wjedziemy. Wjedziemy w nich jak limuzyna rządowa. Piotrek. Co? Czekaj, ja mam butlę, muszę ją nosić, to nie jest takie lekkie jak ci wydaje. A to jeszcze przeszukujemy, tak? Jakby co, ta butla z gazem to mój przyjaciel. Nadałem jej już nawet imię, ale jeszcze nie powiem jakie. Ten pistolet wziąłeś sobie już? Tak. Okej, to mam drugi w takim razie. Amunicja jest na ziemi, zauważyłeś? Zostanie i tam jest karabin. Czekaj, bo to trzeba przemeblować sobie wszystko w takim razie. Chcesz karabin policyjny albo wojskowy? One się niczym nie różnią. Mam, dostałem. Ale mam dwa karabiny, o to mi chodzi. Tobie? No. Ja mam, ale w tym. Powady, więc luz. Kurde, to ja nie wiem, co z tym zrobić. Dobra, to ja sobie rozmontuję ten młotek. Dostań karabin, albo właśnie, bo to... Ja go schowam, ale wiesz, z powrotem, nie? Bo ten pistolet może być potem przydatny na jakieś headshoty szybkie. Ja amunicji, Piotr. Dobra, już mam. I teraz tak. 8 pocisków na 26. Nóż sobie naprawimy, bo się już prawie zużył. Dobra, przeszukam tylko, co oni tu mają i możemy iść dalej. Ale karabinów nie biorę, bo w sumie mówię ci, że mam ich dużo. Chyba, że tam jest... A, patrz, amunicja w nich jest. Jest, Piotr. I to fajnie. No chodź, chodź, musimy nabrać tempa. No muszę ten przeładować, bo nie mam czym strzelać do nich. Po co? Po co będziesz strzelał? Po co będziesz strzelał? Bo muszę zabić. Upuść karabin i podnieś ten. Amunicja do karabinu. Wojtek, tak mi się to nie podoba trochę, że tak nas zbroją w tej grze teraz, wiesz? Wyczuwam... A to przypadkiem, bo to wiesz, po prostu oni nie... To jest tak w dobrej grze, jak masz, a wszędzie apteczki, to będzie bosik, nie? Za chwilę. Masz tam apteczki? No nie, ale jest pełna amunicja, to w sumie prawie to samo. Jest tak, karabin policyjny, pistolet 9 mm i mam dwa karabiny schowane. Jeden wyrzucam.
Rozbierz go, jak możesz. Mówisz? Nie, nie da się go rozebrać. Tylko opuściłem. Bo jak go masz wyrzucać, no to po co? Albo wezmę i sprzedamy je w sumie, to może być lepszy zysk, co ty na to? No, też możesz. Ja rozmontuję sobie młotek, bo tego młotka jest co chwilę dużo. I podnoszę dwa karabiny. Mam przy sobie cztery karabiny, tego jeszcze nie było. I chodzę z butlą gazową. Wojtek, prowadź! Mam czołg. Piwnica, tak? Dobra. O! Przecież wybuchnie. Jak ją rzucisz, to się nic nie stanie. Jak, no właśnie, jak ją wybuchniesz, ty nacisz. To jak piłka. Da się to kopać? Czekaj. Piotrek, tak? Chodź, wyłącz latarkę, rzuć to i strzelimy. W tą butlę? O, ale tam. To strzelasz w nią, dobra? Dawaj! Piękne! Piona. Drugi. A. Tu masz jeszcze jedną butlę. Czekaj. Co? O kur... Wojtek, coś ty zrobił? Chciałem wziąć butlę. A ona wybuchła. Chciałbym ta butla wybuchła. Żyjesz? Tak słabo się trochę czuję, ale ciągle żyję. Czemu żeś wstał? Podniósłbym cię. Ale mnie zabiło od razu. Aha, okej. Okay. Bo ja byłem przy tej butli, więc wiesz, to tak trochę... Przeszukuj ich, mają noże do rzucania, to się może przydać potem. Amunicja do karabinu 18. Amunicji nikt nie... Wiesz co, ja będę pistoletem grał, bo pistolet jest... wiesz, lepszy na takie szybkie sytuacje, a karabin się później przyda. Mówiłem ci, że będzie się coś działo. Nieprawda. No fuck. Coś ty zrobił? Złe rzeczy. No wychyl się, mam nóż do rzucania, wychyl się. Nie doleciał. Dostał, leży. Jeden śpi. Asystę dostałem chyba. Drugi jest po lewej stronie. Ale mam te odruchy z CS-a, takie skakanie przy ścianach i tak dalej. Ogień zaporowy! Za Wojtka i za wszechświat. Dziękuję. Zabiłeś go? Tak. Pięknie. I amunicję do karabinu zbieram, bo ona się potem przyda. Leży. Ciężko się do nich strzela z tej broni. Obity jest jeden bardzo. Czysto. Ta na dole jeszcze jest. Przeszukujemy wszystko i idziemy dalej. Cyk, alkohol, cyk, kawunia. Poradzisz się z nim? A tu nie ma. Którym? Tak. Bo tam coś strzelało, nie wiem co to jest. O, centralnie. Wojtek, mnóstwo amunicji do karabinu tu jest, mam max już. Pokaż ten łeb! Ten z autem jest po głowie. Tam masz? Co? Tu masz? Tak, jest amunicja do karabinu. Pełno tego tu jest, na półkach, zobacz. Więc strzelaj z karabinu i bierz tę amunicję. A, max. Wow. Ta muzyczka się rozkręciła, nie podoba mi się to. Gdzie oni są? Do pistoletu mam max. A, widzę go, dobra. Dostał w głowę. Idę sprawdzić, czy tam są. Dobra, teren czysty, idę po amunicję jeszcze z powrotem. Już tam amunicji nie mam, więc... Aha, dobra, ja mam max, nie mogę nic wziąć już. Chyba, że sobie przełączę ten karabin, który tam mam schowany. 150. I do innego karabinu to przeładuję. A wiesz, czym się różni policyjny od wojskowego? Policyjny masz większy magazynek. Powiedz. Już wszystko w sumie teraz wiem. To wojskowy powiem ci, to masz popie, ile tu masz amunicji. No wiem, ja mam już właśnie full i nie wiem za bardzo co z nią zrobić. Dobra.
Wiesz co, czas już nadszedł, więc myślę, że spokojnie możemy kończyć odcinek. Akcja się rozkręca, więc myślę, że będzie to clickbaitowe dla was i bardzo chętnie zobaczycie odcinek za dwa dni u Wojtka. Także serdecznie zapraszamy, mając nadzieję, że wam się to podobało i że podobało wam będzie się kolejny. Wojtuś, dasz escape, proszę? Okej, okay, haha. Super, nie mam muzyczki. Także Wojtuś, ładnie się pożegnaj z towarzystwem. Ładnie się z towarzystwem żegnam, cześć. My wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Link w opisie jakby co, także siemano. Siemeczka.